Przepraszam, pan Rafał Majcher? Tak. Komisarz Anna Sarnowicz, możemy chwilę porozmawiać? Coś się wyjaśniło w sprawie mojego samochodu? Nie, w innej sprawie. Co pan robił wczoraj między 18 a 19? O co chodzi? Ale o co chodzi? Przepraszam, ale ja tu jestem od zadawania pytań. Dobra. Byłem w domu z żoną i z dziećmi. Tak? I żona to potwierdzi, nigdzie pan nie wychodził. Po papierosy, do kiosku na osiedlu. Do kiosku? Sprawdzimy to. Jak dobrze pan zna Patrycję Czysz? Razem pracujemy. Tak? Ja wiem, że spotykał się pan z nią. Tak, ale to nic poważnego. Zresztą ona sama to chciała skończyć. Właśnie wczoraj się mieliśmy spotkać. Czekała w umówionym miejscu? Tak, ale się nie spotkaliśmy. Mnie coś wypadło. Zresztą ona to potwierdzi. Ale skąd te pytania w ogóle? Co się stało w nim? Wczoraj ktoś napadł na Patrycję Czysz. I co? I powiedziałeś, że to ja? Słuchaj, nasłała na mnie policję. Niech jej pani nie wierzy. Ona się chciała zemścić. Zemścić. I co, jestem podejrzany? Zatrzymany? Przepraszam. Tak? Cześć, mam newsa. Majchrowi ostatnio porysowali samochód, nie? No i on to zgłosił, pojechali tam nasi, zebrali ślady i wyobraź sobie, okazało się, że zrobił to ten młody. Na pewno? Tak, na 100%. No to cześć. Na razie nie. Mam taką prośbę. Żeby to nie dotarło do mojej żony. Wie pani, to Patrycja mnie namówiła na ten związek. To nie moja wina, naprawdę. Nawet pan nie zapyta, jak się czuję. Miałeś rację. Nie mogę w to uwierzyć, taki młody chłopak. Mamy nagranie z pogotowia. To ten Adrian wezwał karetkę i policję. Był cały we krwi, żeby ściągnąć z siebie podejrzenie. Wezwał pogotowie. Tak? Mhm. No proszę. Dobra, dzięki. Są testy noża. Ranę zadano innym ostrym narzędziem niż nóż młodego. Na nożu są ślady gumy, ale nie ma krwi. A ten nauczyciel? Kłamał, kiosk był nieczynny. Ale jak mu powiedziałam, że nie żyje, to był wiarygodny. A co? Coś poważnego? Przykro mi. Ona nie żyje.